Pan Krzysztof Dawid. Ja mam tylko jedną rzecz, bo tak słucham od samego początku tych naszych wystąpień. No większość wszystko powiedziała, że tak powiem, wszystkie rzeczy na tym. Ja tylko jedna rzecz, która mnie generalnie teraz zabolała, wychodzi na to, że żeście Państwo zrobili copy-paste zobowiązujące jeszcze przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Tylko w mojej ocenie ta ustawa i to, co żeście teraz przenieśli do tej o jawności życia publicznego, to nie jest ustawa po to, żeby była, nie wiem, narzędziem używanym do walki z korupcją, czy zapobieganiem korupcji. O co mi teraz biega na tym? Czy naprawdę jest sens łączyć akurat tą ustawę? Czy nie zostawić jej obywatelom? Bo to nie jest ustawa obecna, która no, może być właśnie narzędziem do zwalczania. Może być gdzieś odnośnik tym państwa tworzy, tak? Do tej, co jest. Mamy 16 lat doświadczeń. Nie wiem, mamy ugruntowane orzecznictwo. Trzy samorządy, nie wiem, urzędy, organy państwa, czy ja jako obywatel, no już znamy relacje, potrafimy się w tej materii po prostu dość swobodnie obracać na tym. I teraz jest jedna rzecz, tu ta informacja publiczna to nie jest po to, żebym ja walczył, bo mówię, państwo, wy macie służby, macie organy, gdzie możecie w jakiś sposób wykluczyć czy zapobiegać na tym. A tu niejako teraz poprzez tą ustawę, którą nazywamy jawnością życia publicznego, no angażujecie poniekąd nas jako pojedynczych obywateli również do walki z korupcją. No chwila, no, chyba nie jest to moim zadaniem jako obywatela. Do innych ustaw, nie wiem, prawa ochrony środowiska czy prawa budowlanego, bo od tego są specjaliści, których zlecam, jeżeli to mnie interesuje. Nie muszę opowiedzieć. A do czego zmierzam? Że po prostu ta obecna, ten UDI, tak w skrócie jak my go nazywamy, służy chociażby temu, na przykład jest problem ze szpitalami, które oddziałają onkologicznie. To w ramach tej ustawy obowiązującej, na tym ludzie mogą sobie wybrać placówkę, no gdzie, nie wiem, dyrektorzy nie chcą ujawniać, ile mają zgodów, w sensie efektywność walki leczenia na przykład z nowotworem, nie? Ten UDIK to jest faktycznie bonus do konstytucji dla obywatela. I przeniesienie tego do jawności życia publicznego, no to trochę tak, no nie bardzo, nie? Bo to nie jest zadanie obywatela walczenia z korupcją. Nie? Przy okazji ona może wyjść, nie? Ale ja z tej ustawy ja chcę się dowiedzieć, co mój urząd planuje, jakieś nowe drogi, którym do nas przychodzi, czy jeszcze nim zaproponują mi projekt planu zagospodarowania. Nie? Ja wiedząc, że coś się dzieje w moim urzędzie, będę korzystał z UDIK-u, na przykład chciałbym korzystać. Nie? Tym bardziej, że tutaj w ramach obowiązującej tej ustawy od 16 lat już są narzędzia elektroniczne. Mamy BIM, który działa, mamy te inne na tym. Po co po prostu wdrożyć to, co i tylko chodzi o to, Amerykanie nie zmieniają tak konstytucji, jak Polacy zmieniają swoją i my zmieniamy prawo. My ulepszajmy, dokładajmy, wprowadzajmy poprawki, ale mamy wtedy jakiś ten rdzeń, jakiś kronar przekres. Za określenie kolegi tak farmaceutycznie. Ja powiem tak, że jawność jest ogromna na temat walki z korupcją. No nie tylko, bo rzeczywiście nie tak, ale wszystkie te instrumenty pozytywne, które będą dotychczasowe rozwiązania stosować, to jest oczywiste. My chcemy pewne rzeczy poprawić, pewne rzeczy zestawić, żeby też pokazać, w którym idziemy. To w żaden sposób nie zabiera w mojej ocenie dotychczasowych poprawek. Staram się poszerzać, a także przyszliśmy złą stronę, uległyśmy argumentom i nie przyjęliśmy. To znaczy nie, no mamy grot z kapustą, taki po polsku polski się zrobił na tym, bo jeżeli ja będę mówił raczej jako zwykły tam człowiek na tym, ja generalnie w tej ustawie mam 30 artykułów do opanowania. Jeżeli sięgnę po orzecznictwo, też dotyczy ono 30 artykułów, nie wybiega. Ja mówię o orzecznictwie, o dostępie do informacji publicznej, te, które są na tym. A teraz tutaj, nie wiem, ta ustawa już jest ponad 178 artykułów, tak chyba wyskoczyło już. Bo mamy część lobbystyczną, część informacji publicznej. Tutaj się okazuje, że strażnictwo
też już, sygnaliści, przepraszam, na tego też już widzą, że tam jest za mało ich ochrony, czyli też tam trzeba będzie coś naciągnąć na tego. Lobbyści też by chcieli mieć jakąś swoją, żeby w końcu ich uznano, że no nie są tacy źli, że lobby nie jest zły. I tak teraz te wszystkie rzeczy włożyć w to jedno, to niedługo będzie ustawa prawa ochrony środowiska, 360 parę artykułów na wyjdzie, nie? A tak mówię, dla zwykłego faceta na tym, do czego zmierzam, to nie jest tylko to, bo ja mam taką rzecz, że na przykład z tej ustawy obecnie dlatego potrafią na przykład skorzystać dzieciaki po 15-16 lat, bo raptem się dowiadują, że mogą poprosić o protokół z posiedzeń czy tam z obradowania Rady Nauczycielskiej, że mają prawo z tego skorzystać na tym, co jak jest na... Nie, ja mówię o tym, że już są te orzeczenia, które ja mogę im przedstawić, na pewno słucha, niech twój rodzic idzie i sięgnie ten protokół, co tam nauczyciele w tej szkole nakombinowali, że tak powiem, nie? Albo co kombinuje dyrekcja, czy będziecie mieli parki rowerowe, czy nie, na przykład. Czy to było faktycznie, zgłosiłeś sobie do nauczyciela, czy on to podtrzymał. A teraz, jak ktoś zacznie, tu nie wiem, no, chyba, że to jest już naprawdę ostateczny tytuł tej ustawy, tak? Jawności życia publicznego, ale to nie znaczy, że jawność życia publicznego jest równoznaczna z życiem obywatela, jawnością życia obywatela. No ja też chcę być jednak troszeczkę jakieś, nie chciałbym, żeby wszystko Państwo wiedziało. A to wszystko raczej z na tym, jeżeli ja bym nie chciał, to jest tylko kwestia, kiedy oko się zwróci na takiego obywatela. Na tym, ale tu chodzi tylko właśnie o to, tam co kolega mówił z tego. Ja na przykład też mogę czuć teraz obiekcje, powiedzmy, przystąpienia albo przez jakiś czas wspierania organizacji, czy wstąpienia w jej szeregi. Na tym właśnie w takim momencie, kiedy raptem zacznę być wertowany, tak? Skąd mam, czy faktycznie, nie wiem, pracowałem na zachodzie ileś tam, czy ty możesz to udowodnić, skąd masz fundusze, skąd masz takie rzeczy, nie? Że dajesz tam, nie wiem, do Ciechanowa, tak? Nie idźmy po prostu tak dalej, proszę się zastanowić po prostu, czyli zostawić ten budynek tak jak jest, dopisać jeszcze tam, dopakować co na tym, zostawić orzecznictwo, te 16-letnie. Zapadła ustawa i ustawa się będziemy jej dzielić. Zawsze można zmienić. Ale dziękuję za to. Nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że to są pracownicy kontraktowi nas jako obywateli, a was każdego od mojego wójta, czy to ministra, czy prezydenta traktuje jako pracownika kontraktowego narodu. Zgadzam się. Wyszło.